To tak. Od razu mówię, że idę na żywioł. Jakby nie zastanawiam się, co to mam nagrać, tylko po prostu nagrywam. I patrzę oczywiście w ekran, a nie w to. No dobra. Szczerze, trudno. Dlaczego nagrywam? Bo chciałem się podzielić tym, że 5 listopada no była zorza polarna widziana w Polsce i to było w sumie bardzo ciekawe moim zdaniem, no bo czegoś takiego się nie widzi tutaj na co dzień, co nie? I jakby stwierdziłem, że nagram film z edycją tego i jakby dużo osób mówiło, że ale ja nic nie widziałem na niebie, no bo tego nie było tak bardzo widać i właśnie chcę dzisiaj przebrnąć przez te zdjęcia, żeby pokazać, jak to wygląda. I oprócz tego, że tutaj gadam, to jeszcze nagrywam to, co mam na ekranie komputera. No i w sumie dobra, no to lecimy w sumie. Tutaj co tutaj mamy? Zobaczę, czy jest git. To ja nigdy nie... Ja nie jestem youtuberem, ani nic nie nagrywam, więc ja jestem taki świeży w tym. Czapkę założyłem, bo zauważyłem, że dużo youtuberów to robi, siedząc w domu używa czapki, bo... Dlaczego nie? Kto komu zabroni, co nie? Dobra. Ogólnie tak. To zdjęcie jest szerokie. Szerokie, no to jak wygląda jak szerokokątne zrobione. I tak, robiłem to obiektywem, na którym najszersza ogniskowa to jest 28 mm. Tyle, że jak widzicie, tu są takie cztery śmieszne zdjęcia, takie nieobrobione. I właśnie tak wyglądało surowe zdjęcie z aparatu. I... Do czego dążę? Po prostu w Lightroomie mamy opcję sklejania zdjęć. Czyli jak robiłem zdjęcia aparatem, no to robiłem jakby panoramę taką od lewej do prawej, żeby potem cztery zdjęcia skleić ze sobą. I jakby ja też totalnie nie widziałem praktycznie już co jest na tym niebie. I to było takie strzelanie po prostu. Ustawiłem czas naświetlania na 30 sekund. Ustawienia zdjęcia to było ISO 400. Przysłonę F4 i na najszerszym ogniskowie F4, dlatego ten obiektyw ma co prawda światło 3,5, ale po prostu wydawało mi się, że będzie mniejsza winieta, bo tak obiektywy działają, że często na najbardziej otwartej przysłonie po prostu, ta moja gestykulacja to jest taka dziwna. Jest winieta na najbardziej otwartej przysłonie, więc uznałem, że po prostu F4 będzie może trochę lepsze. Co na zdjęciach nocnych jest tragiczne właściwie, bo w sumie tak mi się wydaje, bo z tego co wiem, to najlepiej chyba mieć jasny obiektyw, szeroki obiektyw, coś typu 16 mm ze światłem 1.4 albo jakimś tam 2.0, 1.8, tam cholera wie. I wracając do tego, o czym mówiłem o sklejaniu zdjęć, no to tutaj mamy takie superanckie cztery zdjęcia. No i po prostu trzymając kontrol w Lightroomie, oczywiście korzystam z Lightrooma, bo czemu nie? I te cztery zdjęcia zaznaczamy, dajemy? Scalanie zdjęć, scalanie panoramy. No i tam sobie klikamy. I jakby Lightroom samodzielnie, to chyba też się da manualnie też poprzestawiać, ale Lightroom samodzielnie jakby nam łączy 4 zdjęcia. Możecie dawać 8 zdjęć, 12, tylko ostatnio robiłem chciałem zrobić zdjęcie tak właśnie z wielu zdjęć, bo robiłem jakby zdjęcia tego co jest niżej, tego co jest wyżej. Brakło mi pamięci podręcznej w komputerze, także trzeba było coś usunąć. I tak samo zauważyłem, że dobrze jest mieć więcej niż 16 GB RAM-u. Ja mam 16 GB RAM-u w laptopie i to jest za mało. Dobrze, tą panoramę sobie scaliłem. I to jest pierwsza wersja zdjęcia, którą wrzuciłem na Facebooka na szybko. W ogóle jak Facebook strasznie obkraja tą jakość, to jest po prostu tragedia. Po prostu tam wszystko było widać, jakieś takie artefakty, to było po prostu okropne. Po prostu nie mogłem na to patrzeć, nie wierzyłem, że moje zdjęcie wygląda tak okropnie. I teraz tak, tutaj sobie to się tylda nazywa, nie wiem. Zrobiłem pstryk. To nam w sumie jest niepotrzebne. Będzie więcej widać. To nam jest niepotrzebne i teraz tak. To jest zdjęcie przed obróbką. No jak widzicie, tu jest tak strasznie jasno, ta trawa jest taka żółta, jasna, dlatego że po... Tutaj od tej strony, tutaj gdzieś, przepraszam, była latarnia.
Ona świeci takim paskudnym, żółtym światłem. Nie takim LEDowym, fajnym, że wszystko widać, tylko takim żółtym, takim... I po prostu to jest okropne moim zdaniem. Więc tutaj było trochę zabawy. I tak... No i widzicie tutaj, że tą zorzę już tak widać trochę. Tutaj widać takie taką czerwoną plamkę, chmurkę, cholera wie co to było. I tu jest takie niebieskie światło, taka poświata. To jest chyba światło z Orlika, który jest w okolicy. Tak mi się wydaje, bo to strasznie jasne było. Ale to z jednej strony to jest plus, z drugiej strony minus. Plus jest taki, że to bardzo kontrastuje z tym, co się dzieje tutaj po prawej stronie zdjęcia. Z drugiej strony jest trochę rozpraszające. No i wchodząc już w edycję, to jest jakby to, co robiłem. I zanim ktoś powie, że tutaj te gwiazdy są dodane, to tak nie wygląda. No widzicie, że tutaj też są gwiazdy, że aparat je przechwycił. Tylko po prostu jeśli wchodzicie w edycję zdjęcia, podniesiecie cienie, tam dodacie przejrzystości. W ogóle widzicie, że to nie ma dużo edycji. Tutaj w kolorach się bardziej trochę pobawiłem. Tego żółtego paskudnego się musiałem najpierw pozbyć. Temperaturę trochę chyba zmniejszyłem na pewno. Tutaj dodałem trochę nasycenia tego niebieskiego i to rozjaśniłem. W sumie nie wiem, czy ja tam dodawałem niebieskiego. Tutaj trochę dałem nasycenia, ale to było minimalnie dużo, żeby to się tak wybiło, bo edycja zdjęcia raczej polega na tym, żeby pokazać najbardziej, żeby wyróżnić to, co chcemy przekazać, pokazać to, co chcemy przekazać do pokazania osobie, która będzie oglądać to zdjęcie. Mój język jest czasami zagmatwany i po prostu się nie potrafię wysłowić. Czy ja dodawałem tu jakieś maski? Na pewno dodawałem jakieś maski. Maski dodawałem dlatego, że... czy to jest maska numer 1? Tak, bez tej maski... Widzicie, tu wszystko dalej za jasne. Ja to po prostu ekspozycję zmniejszyłem, bo się chciałem pozbyć tego... To było za jasne, bo to za bardzo po prostu odciągało uwagę, wzrok po prostu. Bo jaśniejsze rzeczy na zdjęciach po prostu bardziej przyciągają uwagę. No i przecież nie chcemy oglądać tej trawy, no bo to nie jest temat tego zdjęcia, tylko ta zorza. Chwila przerwy, bym się gdzieś po wodę napił. Zdałem drugą stronę, żeby nie było, że lokowanie. Dobrze. Mam też kolejną maskę. Co ta maska robiła? Ta maska rozjaśniała... co ona robiła? Ona rozjaśniała tutaj ten obszar. Trzecia maska jakby... O, tu dałem teksturę. Właśnie dlatego, żeby te gwiazdy się... Żeby tych gwiazd trochę jeszcze wyciągnąć. Jak widzicie, dam tak na minus 100, no to tych gwiazd nie ma. Dam na plus 100, no to ich jest za dużo, to już wygląda to już jest przesadzone. I żeby to jakby trochę wyrównać, to jeszcze przejrzystości trochę odjąłem. 8-9 minut prawie już nagranie będzie mieć. No to kurczę, nie wiem, ja to może będę ciąć, może nie, może mi się nie będzie chciało, albo może mi się będzie chciało, nie mam pojęcia. I tu jeszcze dałem jedną maskę, bo to było dalej dla mnie za jasne tutaj. Tak? No, odrobinę jeszcze chciałem to przyciemnić. I po prostu... To była taka wstępna obróbka, taką, którą... przekazałem światu. I teraz jeszcze potem siadłem nad tym zdjęciem. I miałem... Proszę Państwa... Czemu mój komputer tak mówi? Proszę Państwa, dostałem to. Full screen F1, F2F, tak się naciska, tak. I teraz tak, jeszcze mam tutaj parę rzeczy do omówienia, sobie możecie popatrzeć. Będzie analiza tego zdjęcia w tym momencie jeszcze. To jest subiektywne, czy to jest za bardzo obrobione, czy nie. Jakby ja starałem się po prostu wszystko, co ta zorza dała, starałem się z tego zdjęcia wyciągnąć po prostu. Co tam było, po prostu chciałem to przekazać. Tylko, że w moim aparacie rozpiętość tonalna nie jest idealna. Jak się tutaj ktoś by przyjrzał, no to tutaj w tym miejscu już trochę... Trochę już tam się takie artefakciki robią.
ale te zdjęcia były robione w RAW-ach, czyli w surowych plikach. Wszystkie informacje, które były, po prostu matryca aparatu wszystkie informacje właśnie zbierała. Dlatego byłem w stanie, no po prostu o czym ja mówię. To jest przed. Widzicie, że tu jest ciemno. Tu jest ciemno, totalnie nic nie widać, my też nic nie widzimy. Ale co widzi aparat? Aparat widzi wszystko po prostu przy naświetlaniu. Wszystkie te dane sobie zebrał. Tu wszystkie te drzewa jeszcze byłem w stanie jakby je pokazać. To wygląda no trochę tak, jakbym tutaj jakimś światłem świecił, no a przecież nie świeciłem, no bym musiał z taką latarką stać, chodzić i świecić nie wiadomo ile i po prostu no po prostu myślę, że zanieczyszczenie światłem tutaj to trochę rozjaśniła też latarnia, która właśnie była po prawej stronie. No i to niebo no też było takie odrobinę jasne, może dlatego też tak jeszcze to trochę coś to dało. No i po prostu analizujmy zdjęcie. Już może ktoś zauważył, że to był taki krzaczek. Tego krzaczka potem nie ma. Dlaczego? Bo ja usunąłem. Ja to wywaliłem. Po prostu użyłem opcji niemaskowania, korygowania i się tego pozbyłem po prostu. Bo doszedłem do wniosku, że to strasznie rozprasza tak samo. Właśnie ja staram się ze zdjęć, jeśli już naprawdę trzeba, to już pozbywam się po prostu tych takich rozpraszaczy. Uważam, że taka delikatna obróbka, nie obróbka, tylko po prostu takie korygowanie jest w porządku. Dobrze, i teraz lecimy dalej. Edycja jaka była? Tutaj cienie dałem na 90, chciałem jeszcze więcej coś tam tego wyciągnąć, czernie dałem, zmniejszyłem, dlatego że jeśli wyciągałem z cieni, to przy okazji już się zaczął szum robić. Żeby to trochę jakoś, taką rekompensatę zrobić tego, no to po prostu uznałem, że te czernie tak zmniejszę. Na krzywej, no to jeszcze z cieniu tu też tak trochę coś spróbowałem wyjąć, tutaj środkową partię, no to raczej to są te kolory tutaj, chciałem jeszcze je tak trochę... Nie, że je podbić nasycenie, tylko po prostu pokazać, że one tam są. I chciałem też tutaj chyba to podbić, tą jasną część tutaj. Jaskrawość kolorów trochę zwiększyłem. Delikatnie nasycenie wszystkich kolorów, ale jak widzicie, to tutaj już jest niebieski. To nasycenie odjąłem. Czyli jakbym na przykład tego nie podnosił, no to tu by było... No, gdzieś tutaj by było to nasycenie i tak by było odjęte po prostu, więc to nie jest tak, że te kolory wszystkie są jakby podkręcane strasznie. Tutaj luminację tych fioletów tutaj podbiłem. Dlaczego? Bo wtedy zaczęły się ukazywać te paski światła takie, co są przy zorzy polarnej. Uznałem, że to może być spoko. Tutaj barwę koloru zielonego trochę odbiłem bardziej w stronę tych niebieskich kolorów, tych tutaj takiego koloru turkusowego, tak? Chyba, nie wiem, może żółte kolory też, te wszystkie tutaj, które były, bo żółty kolor bardzo często występuje na trawie, tak po prostu to interpretuje aparat, na trawie i tutaj na tych krzaczkach, i one były takie, dla mnie były za żółte po prostu, za bardzo się rzucały w oczy, więc trochę odbiłem w zieleń. Kolor pomarańczowy, on też był tutaj na tych krzaczkach, więc też go delikatnie odjąłem, trochę rozjaśniłem. No i myślę, że wyszło spoko. I teraz tak, mam taką rozkminę po prostu. Te linie tutaj, te, które idą tutaj, mnie trochę irytują. I mam rozkminę, czy na przykład nie zrobić jeszcze takiej obróbki w Photoshopie już, na przykład tam byłoby najwygodniej, żeby się tych linii pozbyć, żeby pozbyć się tych słupów tutaj. Bo z jednej strony można to interpretować jako linię wiodącą po prostu do tej zorzy polarnej. Z drugiej strony to okropnie wygląda i to wyglądałoby dużo lepiej bez tego. No ale nie wiem, zobaczymy. Tutaj przy gradacji kolorów nic nie ruszałem. Teksturę lekko podbiłem, tutaj przejrzystość sobie zmniejszyłem, dodałem lekko winietę. Nie ostrzyłem tego zdjęcia za bardzo. Dlaczego? Bo ponieważ ja tu skleiłem 4 zdjęcia i rozdzielczość już ma tutaj 9205x5497, bo to jest właśnie jeszcze jeden plus sklejania zdjęć takich w panoramę. Że po prostu jak robicie te kilka zdjęć,
to jakby to się łączy w jedną całość i po prostu jeszcze rozdzielczość macie większą. Macie więcej detali, macie większe zdjęcie i... A mój telefon, nie trzeba nic skojarzyć w moim telefonie, no to super, no sobie nie stajajcie po prostu, róbcie sobie zdjęcia telefonami. Jakby nie wykluczam telefonów. Na początek telefony są bardzo super, żeby się nauczyć robienia zdjęć. Ale telefonem nie wyciągniecie po prostu tych detali. Z tej trawy po prostu jakbyście zrobili zdjęcie nawet w rawie na telefonie, to byłby taki ogromny szum po prostu na tych zdjęciach, że wiele byście z tego nie zrobili. I teraz jeszcze sobie przejdę tutaj przez te maski. 16 minut rozmawiam, tu mam ten, nagrywam ekran, widzę ile to już ma. 16 minut rozmawiam o jednym zdjęciu. Da się, pewnie, że się da. Jeszcze jak? I tak. Zaczniemy po maskach po kolei iść na przykład. To jest ta maska z poprzedniego zdjęcia, ta też. I przejdziemy od razu do tej maski, bo o tamtych już mówiłem, że ona albo coś ściemniała, albo rozjaśniały trochę. Tą maską ściemniałem trochę to niebo tutaj, żeby to tak przechodziło, że jest u góry czarne, coraz jaśniejsze, jasne i ciemniejsze, żeby taka dynamika może na zdjęciu była, coś takiego. Tą małą maską tutaj sobie przyciemniłem tą drogę asfaltową, która tutaj była, zmieniłem też jej kolor. Uznałem, że tak będzie lepiej wyglądać po prostu. Ta maska, tą maską chyba chciałem, ja tu chciałem zrobić podświetlenia, zmniejszyć, tak, ja chciałem tą maską trochę te linie przyciemnić, jeśli ich mam nie usuwać. Tutaj tą maską też chyba jeszcze próbowałem coś zrobić, ale jak widzicie, tu nic nie zrobiłem. tą maską, natomiast chciałem wyjąć tutaj stąd te drzewka, właśnie chciałem to wszystko, jeszcze cienie stąd jakieś wyciągnąć, jakieś detale, żeby było widać te rośliny tutaj po prostu. No i idziemy do kolejnej maski. Tą maską przyciemniałem właśnie to światło, które było z lewej strony, bo uznałem, że no to się za bardzo rzuca w oczy po prostu. I uznałem, że trzeba to trochę poprawić. Tu jeszcze bardziej przyciemniałem. Nie przyciemniałem. Wyciągałem gwiazdy i trochę dodałem kontrastu, nie wiem czy nie za dużo. No, zostawmy jak jest, tak było mniej więcej, trudno. Teksturę też tu dałem na full, bo chciałem na samej górze, żeby to wyglądało naturalnie, bo po prostu jak jest zanieczyszczenie światłem, jest horyzont, tam nie będzie widać gwiazd. Ale im wyżej patrzycie w niebo po prostu, no to coraz więcej tych gwiazd jest, bo tam nie ma tego światła i uznałem, że tu może jeszcze coś się uda wyciągnąć. Usuwanie zamglenia tu dałem? No, trudno. Tu jeszcze ten, zrobiłem taką małą maskę. Aha, bo tu chciałem przyciemnić też właśnie ten niebieski kolor chyba, tak? Coś takiego. Tutaj natomiast zmniejszyłem teksturę i dodałem zamglenia. Dlaczego? Bo zaczęły się pojawiać artefakty i one mnie gryzły po prostu. I co jest, kurczę, delikatnie słabe, no to w Lightroomie mamy teraz usuwanie szumu przez AI. I co mi się nie podoba, to że jeśli zrobiłem sobie panoramę, to nie mogę skorzystać właśnie z tego usuwania szumu przez AI, a to usuwanie szumu jest po prostu genialne. Jeśli ktoś nie oglądał, to polecam sobie sprawdzić na YouTubie, co się z tym da zrobić. Bo na zdjęciu, którym było mnóstwo takiego czerwonego, takiego cyfrowego szumu, po prostu jak ja tego użyłem, to zdjęcie tak wyglądało tak super. Tutaj, co ja tu zrobiłem? Aha, ekspozycję zmniejszyłem. Znowu. Tutaj. Aha, tutaj to drzewko przyciemniłem trochę, bo na nim za dużo szumów było po prostu. Tu zrobiłem zajączka. Nie, tak serio. To wyszło przypadek tak naprawdę, ale wyszedł zajączek wielkanocny widocznie. Chciałem tutaj. Chciałem to przyciemnić, tylko nie wiem czemu w sumie nie pociągnę tutaj dalej tego pędzla, ale w sumie jest ok. Tutaj też jeszcze chyba prawdopodobnie, tak, chciałem się pozbyć kolejnych artefaktów po prostu, no bo jak się rozjaśnia zdjęcie, tam nie było dużo widać, jak się to bardzo rozjaśnia, no to jest logiczne, że się pojawią artefakty. Szczególnie, że mój Canon RP no nie ma takiej rozpiętości tonalnej, żeby to tak superaśnie wyratować. I teraz tak.
przyciemniłem jeszcze całe niebo po prostu, bo wysłałem paru osobom to zdjęcie i jak sam przemyślałem, no to było wstępnie, to było takie jasne. Doszedłem do wniosku, że to jest za jasne i że tak będzie naturalniej i tak będzie po prostu lepiej. No i to jest po prostu finałowe zdjęcie i po prostu w ogóle strasznie mi się pofarciło z tym zdjęciem, bo mój tata mnie poinformował o tym, że co jest takie czerwone niebo, takie coś jest nie tak na tym niebie, weź aparat. I w ogóle pierwsze zdjęcie, dobra, to jest pierwsze zdjęcie, jakie mój aparat w ogóle zrobił. Patrzcie, resetuję edycję, to jest w tym momencie to surówka, to przechwycił mój aparat. I jeśli sobie zejdziecie na dół, to widzicie, że temperatura zdjęcia to jest 6750. Takiej temperatury się używa mniej więcej, kiedy się robi zdjęcie w cieniu. I tak ja, i w ogóle to aparat przechwycił to. Tu naświetlanie było 30 sekund, ale co kurde jest śmieszne, przez to, że jest zanieczyszczenie światłem takie przepotężne wszędzie, to dla nas to wyglądało tak. To mniej więcej jest to, co ja widziałem moimi oczami po prostu. A to jest to, co złapał aparat. Tu mam jeszcze takie zdjęcie, takie. No i mniej więcej coś takiego wyszło. No i to jest właśnie wstępna obróbka tego zdjęcia, które mi się najbardziej podobało. Jeszcze wracając do tamtego zdjęcia, to żałuję, że jeszcze nie zrobiłem jednego tutaj z prawej strony, albo dwóch nawet, żeby... Myślę, że ta, bo widzicie, że tu się już zakrzywia. Myślę, że jeszcze o tutaj to i by cała ta zorza by się złapała. I, ale po prostu no, tego nie było widać za bardzo. No, bo to ja widziałem mniej więcej coś takiego. Tylko tyle w sumie. Ja nie miałem pojęcia, że ona się gdzieś tutaj kończy. Widziałem jeszcze tutaj, nie wiem, to, czy to będzie widać u was na ekranie. U mnie to jeszcze widać, że tu jest taki czerwony kolor taki na tym niebie. I uznałem, że to będzie końcówka tej zorzy po prostu. Dlatego tutaj mniej więcej po prostu już przestałem jakby robić zdjęcia. No i kurczę, no coś takiego wyszło po prostu. I jakby jeśli ktoś uzna, że co za debil to nagrywał, to szczerze mnie to nie interesuje. Nie przejmuję się tym totalnie, dlatego że nie wiem, jakby nie mam doświadczenia z gadaniem przed kamerą. I po prostu tak to wygląda. Jakby ktoś był ciekawy, no to może sobie obejrzy. No ja nie wiem, no pozdrawiam, no i tyle, no tyle na dzisiaj w dzisiejszym filmie. Może jeszcze kiedyś jakiś nagram, ale raczej nie. No, no to tyle.